Witam bracia i siostry. Ciężko tu jest stanąć, szczególnie jak się to robi rzadko. Ale czego się nie robi dla Pana? W ten sposób chciałam oddać chwałę mojemu Panu i podziękować za wszystkie wysłuchane modlitwy. Mam właściwie dwa świadectwa. Jedno to takie, że już od niedzieli, właściwie po nabożeństwie ostatnim, brała mnie jakaś choroba. A ponieważ mam uczulenie na salicylany, to jest nie wszystko, właśnie mało mogę zażywać, jeść. I coś mnie podkusiło, żeby wziąć od Leszka tabletkę. No nie wiem, co mnie podkusiło. I ta tabletka wyjątkowo mi nie posłużyła. I w poniedziałek chciałam iść nawet na modlitwę, ale właśnie przed tym nabożeństwem chciałam się jeszcze poratować chyba. No i po tej tabletce, już nawet zanim on jeszcze wyszedł, mnie się zaczęło robić, no nie za dobrze jakoś się czułam, ale nic się nie odzywałam, bo myślałam, że jeszcze on może wtedy nie pójdzie. I tak jakoś on wyszedł, a mnie rzeczywiście zaczęło się robić coraz gorzej. No i zaczęłam modlić się do Pana. Dostałam takiego wstrząsu, no na całe szczęście nie jeszcze takiego, gdzie trzeba tam używać adrenaliny, I traci się przytomność. I jakoś Pan mnie wyprowadził. Ja wiem, że i bracia się też modlili w tym czasie za moje zdrowie i za co dziękuję. Słuchałam głosu Pana. Nie wiem, no słyszałam dosłownie, bo ja mam wiele swoich tych różnych medykamentów, co zażyć, co zrobić w danym momencie i powoli zaczęło mi to puszczać. No, jak już przyszedł Leszek, no już czułam się trochę lepiej, no jeszcze to lepiej, to jeszcze na razie mi jest daleko. Ale ja wierzę, że dzięki Bogu wszystko będzie dobrze. A drugim świadectwem wysłuchanej modlitwy też ostatnio modliłam się i ja, i bracia ze mną, o nasze siostry, o moje siostry w zborze. I wiem, że bracia się modlili o nasze ostatnie spotkanie w piątek na modlitewnym. I właśnie na temat tego spotkania chciałam powiedzieć. Pan wysłuchał tych modlitw. Było to tak błogosławione spotkanie, że no, ja tego nawet nie umiem słowami ująć. Były pieśni, piękne pieśni na chwałę Pana, były świadectwa nasze, naszej działalności Pana w naszym życiu. Były świadectwa, nawet wspominałyśmy świadectwa nawrócenia jeszcze. No po prostu nie mogłyśmy się rozstać. Tak, Pan nas otworzył na siebie, na nas wspólnie, na każdą jedną. Myślę, że siostry, które były, to by to potwierdziły. Dlatego ja bardzo zachęcam wszystkie siostry i te, które nas może słuchają, może nas nie znają jeszcze. Zawsze w piątek ostatni mamy spotkania miesiąca, w piątek ostatni miesiąca o 18. Zawsze informacje są tam gdzieś podawane na Facebooku. Bo naprawdę warto. To spotkanie to było tak, no ja po prostu do dzisiaj go przeżywam. Pan Bóg wysłuchał je wszystkich naszych modlitw, dlatego warto się naprawdę modlić. I chciałam jeszcze przeczytać jeden psalm, który jest właściwie modlitwą, która mnie tak jakoś, może on jest dosyć długi, ale myślę, że brat mi wybaczy. I on jakoś tak do mnie przemawia, bo jest to taka piękna modlitwa, modlitwa Dawida, ale myślę, że każdego z nas może być. Psalm 86. Panie, skieruj ku mnie swe ucho. Odpowiedz mi, gdyż jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo oddałem się Tobie. Wybaw mój Boże swego sługę, który Tobie ufa. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo cały dzień wołam do Ciebie. Wnieś radość w życie swego sługi, bo przed Tobą, Panie, otwieram moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczyć. Jesteś pełen łaski dla wszystkich, którzy Ciebie wzywają. Zwróć uwagę, Panie, na moją modlitwę i przejmij się moim błaganiem. Wzywam Cię w dniu mojej niedoli, bo mnie wysłuchujesz. Nie ma równego Tobie pomiędzy bogami. I nie ma dzieła, Panie, takiego jak Twoje. Przybędą wszystkie narody stworzone przez Ciebie i pokłonią się, Panie, przed Twoim obliczem. Oddadzą chwałę Twojemu imieniu.
bo Ty jesteś wielki i dokonujesz cudów. Prawdziwym Bogiem jesteś tylko Ty. Ucz mnie, Panie, swojej drogi. Pragnę chodzić w Twojej prawdzie. Włóż w moje serce bojaźń względem Twojego imienia. A będę Cię, Panie mój, Boże, wielbił całym sercem. Będę Twoje imię wychwalał na wieki. Okazałeś mi wielką łaskę. Wydobyłeś mą duszę z głębin świata zmarłych. Boże, powstają przeciwko mnie ludzie pewni siebie. Zgraja okrutników czyha na moje życie. Nie zważają nawet na Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Użyczysz swemu słudze swojej mocy i wybaw syna tej, która służyła Tobie. Uczyń znak, że jesteś mi przychylny. Niech to zobaczą ci, którzy mnie nienawidzą i okryją się wstydem, widząc, że Ty, Panie, okazałeś mi wsparcie i udzieliłeś pociechy. Jest to taki piękny, piękna ta modlitwa. I chciałam jeszcze na koniec przeczytać dwa wersety, jak je znajdę. Z Hebrajczyków 24-25. I chciałam, żeby zakończyć tym, żeby zachęcić wszystkich do tego, żeby do wspólnoty z Panem i do wspólnoty ze sobą. Tak jak tutaj te słowa zachęcają, bo ta wspólnota naprawdę jest bardzo ważna. Myślimy o sobie nawzajem, jak pobudzić się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Dziękuję. Chwała Bogu.